Witam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24, portal Pomorza. Jesteśmy w miejscowości Czarna Woda przed choinką, którą tutaj dzisiaj Straż Pożarna stroiła. Mamy godzinę... Ale Stowarzyszenie Wspólnie dla Czarnej Wody jest organizatorem. No właśnie, chciałem Panią poprosić, Pani się przedstawi może? Sylwia Mojbauer-Bożyszkowska. Tak, Stowarzyszenie, jak się nazywa? Wspólnie dla Czarnej Wody. Tak, także... I łącznie ze Strażą Pożarną zorganizowaliśmy wspólnie dekorowanie choinki miejskiej. Dla mieszkańców i z mieszkańcami. Było bardzo dużo osób, za co dziękujemy. No my się troszeczkę spóźniliśmy, bo byliśmy zajęci czymś innym, nie tak, że taką konsumpcją, ale to czegoś innego. I tutaj powiem, że tak, jesteśmy w centrum Czarnej Wody. Panie tutaj przygotowały, widzimy, stoły z ciastami. No jeszcze zostało troszeczkę tego. Pierwszy raz to się odbyła taka impreza? Tak, pierwszy raz, natomiast mamy nadzieję, że będzie już cykliczną imprezą i w przyszłym roku będzie cieplej i ładniej. To się słabo chyba modliłyście, bo, że tak powiem, deszcz tutaj, warunki atmosferyczne nam nie sprzyjały, tutaj widzimy. Aleczkolwiek choinka stoi, są następne dni, jeszcze będziemy mogli podziwiać. Kiedy będziecie ją rozbierać? No myślę, że po Trzech Królach. Tak, i wtedy też będzie impreza jakaś, czy nie? No nie, już wtedy nie. Ale zapraszamy również, mamy nadzieję zrobić imprezę wielkanocną. I zapraszamy na dekorowanie jaj. A czy Wigilia też będzie, czy nie? Nie będzie. Nie będzie, ale to jeszcze niespodziane. Także ten, tutaj co popatrzymy jeszcze, tutaj było bardzo dużo różnych rzeczy przygotowanych dla osób, które tutaj uczestniczyły w ubieraniu. No ale widzę, wam został mandarynek, może nie czyściły się. Widać, że za komuny dzieci się nie były wychowywane, bo za komuny tych mandarynek nie było. Za komuny to my dzieci byliśmy. Tak, no właśnie, dokładnie. Dlatego mówię, ale ja pamiętam, że jak z Kuby pomarańcze przypłynęły, to była w telewizji ogłoszona. Tutaj natomiast mamy wszystko, co możliwe, a tego... Mama miała siostrę w Stanach, to z dolarami przylecieli i z Peweksu były. O! Takie były czasy. Tak. W każdym bądź razie widzimy, choinkę już mamy w Czarnej Wodzie. Sobie będziemy oglądać i jeszcze zapytam, do czego jest podłączona, kto za prąd płaci? Urząd Miasta. Urząd Miasta płaci za prąd i Urząd Miasta wypożyczył nam na dzisiejszą imprezę plac. Także to jest wspólnie też, można powiedzieć, z Urzędem Miasta poniekąd. Czyli pan Arkadiusz Gliniecki, burmistrz, też się do tego dołożył? Dołoży się. A był, tak, był? Oczywiście, że był pan Arkadiusz, natomiast dołoży się na pewno za miesiąc, jak przyjdzie rachunek za prąd. Aha, także widzimy. Słyszymy muzyka w tle, Ochotnicza Straż Pożarna, budynek tam się mieści, kulturalnia, poczta, no centrum Czarnej Wody. Restauracja Karczma Ostoja. Także bardzo dziękujemy tutaj. Do zobaczenia.